Inauguracja na bialskim awf -ie. Uczniowie ze szkoły w Niedźwiadzie koło Lubartowa podbijają świat. I robią to na tyle skutecznie, że dostali zaproszenie na ogólnoświatową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie. Gimnazjaliści z Niedźwiady przygotowali najciekawsze na świecie prezentacje, dotyczące m.in. żywności, ekologii i gospodarki, a teraz pakują się przed wylotem. To szczęśliwcy, którzy za kilka dni polecą do Mediolanu. 13 uczniów gimnazjum w Niedźwiadzie niecierpliwie odlicza już czas do wyjazdu. Jesteśmy bardzo zadowolone, że udało nam się wygrać ten konkurs. Cieszymy się, że lecimy do Mediolanu. Będzie to na pewno wielka przygoda. Już nie możemy się doczekać. Ja liczę na to, że zobaczymy wiele ciekawych miejsc, takie jak galeria na przykład obrazów. Sukces jest ogromny, bo publiczne gimnazjum z niewielkiej niedźwiady koło Lubartowa w pokonanym polu zostawiło prawie 2800 szkół z całego świata. Uczniowie dostali tytuł drużyny miesiąca. Powód do dumy, myślę, że nie zaskoczenie, bo młodzież mamy bardzo zdolną i wyjątkowych nauczycieli. A wszystko w ramach programu Together in Expo 2015, przygotowanego przez włoskie Ministerstwo Edukacji z okazji ogólnoświatowej wystawy, która w tym roku odbywa się we Włoszech. Z grupą młodzieży przyłączyliśmy się do, do tego programu i realizowaliśmy misję. W ciągu 8 miesięcy dziewczęta zrealiz zrealizowały 95 misji. Było to to naprawdę bardzo czasochłonne, bardzo wymagające. Nie było łatwo zostać najlepszą szkołą na świecie. Uczniowie z Niedźwiady musieli przygotować ciekawe prezentacje na różne tematy. I to nie jedyna trudność, bo wszystkie prezentacje w języku angielskim. Na przykład Patrycja pisała dużo opowiadań. Robiliśmy też prezentacje o zdrowej żywności. Opisywałyśmy porę roku nasz ogród szkolny. Robiłyśmy różne filmiki dotyczące naszej szkoły, reprezentując naszą szkołę. Na wręczenie nagród do Mediolanu obok gimnazjalistów z Niedźwiady przyjedzie też 17 szkół z całego świata. To nie jedyny sukces uczniów ze szkoły koło Lubartowa, bo dwa lata temu dostali tytuł najlepszej szkoły innowacyjnej w Polsce. Po raz 45.